Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. W końcu coś japońskiego. Właściwie to po japońsku, ale ni cholery nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. No dobra, to jest taka trochę japońskie podanie niemieckiego dania. Ale takiego niemieckiego dania, takie, które było tak odjechane i tak dziwaczne, że Robert, pokaż, daj spokój, no pokaż go, bo to jest coś absolutnie niezwykłego. Samochód, o którym zawsze marzyłem, to jest BMW Z1. Absolutny unikat na europejskich i na światowych drogach. W Stanach jeszcze większy unikat niż w Polsce, bo w Stanach BMW Z1 nie było oferowane. Mam przyjemność przedstawić Wam samochód, który należy do naszego klienta, ale powiedział, pomóżcie mi go ogarnąć, pomóżcie mi z nim coś zrobić, bo samochód jest z rynku japońskiego. Od masy lat nie działał, nie odpalał, nie funkcjonował, stał mnóstwo lat, a jest jednym z najbardziej zjawiskowych wozów mojego dzieciństwa, więc nie mogłem powiedzieć nie. Oczywiście, że tak, oczywiście, że zrobimy i pokażemy Wam ten samochód. I będziemy nim jeździć, będziemy go używać. Dlaczego nie? Dostaliśmy zielone światło, więc jak najbardziej tak. Ten otwór, dla tych niezorientowanych, ten otwór, który tutaj jest, to nie są zdjęte drzwi. Teraz pokażę Wam magię. Patrzcie na to. Niezłe, co? BMW w drugiej połowie lat 80. wymyśliło sobie koncepcję roadstera. Roadstera, który miał przypominać wozy te z lat 20., z lat 30., czyli 319/1, 328 Sport. Kiedy siedziałeś, miałeś tutaj wycięcie w drzwiach, trzymałeś rękę na kierownicy i mogłeś złapać asfalt. I na tym to polegało. I teraz patrzcie, dokładnie tak samo jest w tym egzemplarzu. Pod koniec lat 80. Niemcy zwariowali, oszaleli zupełnie i stworzyli właśnie tego typu koncepcję samochodu, który dawał możliwość jazdy z otwartymi drzwiami, bo to jest jeszcze największy hit. Zobaczcie, te drzwi można otworzyć i można tak jechać. Siedzisz w prawdziwym roadsterze, w którym możesz się oprzeć łokciem, możesz złapać asfalt, lusterko masz zamontowane w tym miejscu, drzwi podnoszą się do góry za pomocą takiego paska, który tam jest w środku i silnika elektrycznego, pach, 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 pach. A Ty możesz sobie wybrać, czy jedziesz dzisiaj z otwartymi drzwiami, czy z zamkniętymi. Nie uważacie, że sztos absolutny? Samochód, którego wyprodukowano naprawdę bardzo mało. W momencie premiery tego auta w 87 roku od razu zamówiono go w ilości 5000 egzemplarzy. W sumie od 88 czy 9 roku, poprodukowano go tylko, chyba 9, produkowano go tylko 2 lata, do 91. I samochód, którego wyprodukowano zaledwie 8000 sztuk. Najpopularniejszy Z1 to oczywiście Z1, które było w kolorze, o, takim. No bo to był kolor, który był kolorem, ale w ogóle dobra ta reklamówka, co? Jak jedzie sobie laska tą Z1 z tymi poduszkami lat 80. Bo to była Z1 komunikacyjna i polegało to na tym, że ten samochód był taki najbardziej popularny, w kolorze czerwonym. Wszelkiego typu te pozostałe kolory należą do kolorów bardziej kolekcjonerskich. Samochód, jak widzicie, pochodzi z rynku japońskiego. Najfajniejsze jest to, że to jest przedziwna składanka różnych BMW-ek, bo z jednej strony, o Jezu, ile mam Wam do powiedzenia na temat tego samochodu, bo wiecie, że można było zmieniać plastiki w tym samochodzie? Teoretycznie w ciągu 45 minut można było zmienić plastiki na przykład na czerwone, albo na taki bakłażan, albo na jakikolwiek inny kolor. I do napędu tego samochodu służy sześciocylindrowy silnik. Właściwie jest to dosyć zbieżna konstrukcja. Wiecie do czego? Do najcudowniejszej BMW świata. Do tej, do której wszyscy kochają i mówią, wow, to dopiero było BMW. Czyli do BMW E30.
Tak, ma jest przedni zawias, silnik, skrzynia biegów jest z E30. Ale zobaczcie, jaki środek był, ta panterka, która była taka bardzo charakterystyczna, te fotele kubełkowe, które są takie absolutnie dopasowane i spasowane, zegary, które są tylko dedykowane do BMW Z1. Jest tu mnóstwo rzeczy, które są absolutnie fenomenalne w tym samochodzie. Dobra, nie ma co gadać, więcej Wam opowiem, jak będę jechał, bo to jest egzemplarz, który, zobaczcie, na liczniku ma przejechane 13 tysięcy kilometrów. Czy jest to jego oryginalny przebieg? Nie mam zielonego pojęcia. Wygląda, jakby miał znacznie, znacznie więcej, ale Japonia to miejsce motoryzacyjnych cudów i się wszystkiego można spodziewać. A może tak wygląda, bo też samochód, który nie jeździł przynajmniej 10 lat, stał zaparkowany w różnych dziwnych miejscach. Tak jak widzieliście po tych japońskich napisach, pochodzi z japońskiej aukcji. Ma teraz na szybko wymieniony taki olej na oczyszczenie. Ma wzięte próbne tablice rejestracyjne. Więc co? Jedziemy. Jedziemy go odstawić do gościa, który o BMW wie dosłownie wszystko. No dobra, delikatnie na razie, żeby tutaj nie przekombinować. O rany, kwadratowe opony zupełnie. Po tylu latach stania nie ma się co dziwić. Co tu się dzieje? Widzicie te wszystkie paproszki, ten cały syf, który zaczyna tutaj latać? Ja Cię kręcę. Technologicznie ten wóz wydaje się być banalnie prosty. Bazuje na E30, tak jak Wam powiedziałem. To jest 2,5 litra, które ma 170 koni, wolno ssące. Cały wóz nie jest ciężkim samochodem, bo jest takim klasycznym roadsterem, który waży 1200 kg, więc on powinien całkiem spoko jeździć. Zdaniem producenta to było 7 z kawałkiem. I to chyba nawet dużym, tam prawie pod 8 sekund do 100 km na godzinę. Ciekaw jestem, jak to będzie się spisywało. To staram się nim na razie pojechać tak bardzo delikatnie, żeby to wszystko troszkę rozjeździć i żeby to wszystko troszkę się ułożyło. Samochód po tylu latach stania jest taki sztywny, twardy, a z drugiej strony już widzę, że amortyzatory zupełnie nie trzymają. Tu gdzieś słychać jakieś łożysko, które jest w którymś kole wyje, bo wszystko jak stało, jak przez tyle lat nie działało, nie kręciło się, to efekt był tego taki, że ten smar nie dochodził. Pojawia się rdza, pojawia się korozja. Więc powiem Wam, że będzie miał trochę do zrobienia. Adam. Powiedziałem Wam już, do kogo jedziemy. Ale powiem Wam, że układ kierowniczy jest jak w BM-ach prawdziwych tamtego okresu. Pach! Pach! To jak on lekko reaguje na gaz, jaką lekkością odjeżdża. Ale przy 10 stopniach, powiem Wam, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Spróbujemy zamknąć. Spoko, ale fajnie. Teraz jest w ogóle naprawdę lajcik. Temperatura jest ok. Z nawiewów znowu sypie się syf cały. Jest kaseta. Jest japoński pop! Co to jest? Nagrywany japoński pop! Dobra, zrobimy tak. Obiecuję Wam, że zrobimy prawidłowy, absolutną test i prawidłową prezentację tego samochodu. O! To jest kawałek jego karoserii, bo BMW Z1 miało kilka wad i o tych wadach też będziemy mogli mówić. I obiecuję Wam, że będziemy mogli zrobić prawidłowy test tego samochodu, jak będzie działał, jak będzie wszystko funkcjonowało. Natomiast jestem zaskoczony przede wszystkim tym, jak ten samochód jest wykonany, jak on jest zrobiony, jakie to są materiały wykorzystane, jak on jest obszyty tą skórą. No wow! Ten dach, który idealnie dopasowuje się do całości i powiem Wam, że tu naprawdę nie jest głośno. W porównaniu na przykład do Mercedesa 107, samochodu, który był pod koniec lat 80. też produkowany jeszcze, to tu jest naprawdę dobrze.
A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu, więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. Siema, no. Dobry bajer, co? Akumulator działa. Działa. Ale silnik bardzo ładnie cyka. Paski i wszystko hula jakby na... Ale najgorsze jest... tego wysiadać i wsiadać, to jak do wyścigówki. Z zamkniętym dachem jest potwornie. Cześć. No i jak ci się podoba? Ale raczej mi się w ogóle podoba AZ1, no. Niezłe zaskoczenie, co? Słuchajcie, dla widzów naszego kanału, co? Ładne. Tak. Też mi się tak podoba. Też mi się tak wydaje. No ma tam jakiś ten, nie? Słuchajcie, ale to jest łatwiej naprawić niż blachę. No i teraz jakby to jest, wiesz, potworna wada, sam zresztą wiesz, ile robiłeś Z1 w życiu? No to będzie trzecia. Trzecia? Tak. Z wozów tych w Polsce... I wszystkie mają gdzieś tam coś wszystkie pęknięte. Wszystkie mają pęknięcie. Tak. A one są oczywiście wszystkie naprawiane, żeby były wychuchane, wydmuchane i to też będzie naprawiane. Natomiast to jest jej wada, bo to była plastikowa karoseria, którą można było zmieniać, przemieniać. Nie wiem, czy widziałeś, jest taki materiał Daga de Muro, który ma ponad 4 miliony wyświetleń w Stanach. On opowiada o Z1, która jest właśnie czarna, czy tam nie zielona, no tak, i ma tak. Czerwony środek, bo jedyne miejsce, gdzie widać kolor, to jest jakby za ten oryginalny. Ten w tym jest miejscu. Tu za tym. Mm-hmm. Słuchaj, zobacz. Fura jest bardzo fajna. Ty powiedziałeś, że ładnie silnik chodzi. No silnik bardzo ładnie chodzi. Powiem ci, naprawdę super. I... Albo się przyzwyczaiłem... Ach, kurde, o właśnie. Albo się przyzwyczaiłem do tych, do nie, wtrysku zobacz, bezpośredniego. Zobacz. I wosk jest na tym silniku. I wszystko. Zobacz, że to jest samochód, który jest wozem absolutnie nie zajechanym i nie przejechanym z kilometrami. Czyli tak jak ktoś jeździł, tak po prostu to jest tak zostało, nie? Ale to nie jest wóz, którym jest na liczniku ma 13 tysięcy. Ja mu nie obstawiam w granicach 60, podejrzewam. Dlaczego tak obstawiasz? No patrząc po środku, po tych wszystkich, wiesz, elementach, po wszystkich no tak, rzeczach, jakby... No tak. Sami zresztą mówiłeś, że zegary miały wadę, tak? Tak, zegary miały wadę i one nie nabijały kilometrów, a te nabijają? Te nabijają, więc on może być wymieniony, dlatego ma 13. No może tak. Ale, ale to nie jest jakby, wiesz, o wiele większy przebieg, bo zobacz po silniku. Nie, no widać po ciebie. Ja właśnie słyszę, jak ten silnik pracuje, on pracuje jak nowy. Wiesz, bardzo fajnie, mięciutko działa. A krztusi się czy coś? Nic, nie, normalnie jakby przyspiesza, bardzo tak, jest wszystko... Wiesz, ja go w ogóle teraz nie katowałem, no ale tak. Tam sobie 110... On nawet tu ma tą powłokę, widzisz, no. Na rurach, tą, która jest tutaj. Tak. To jest ten wosk taki naturalny. Tak, to jest taki wosk taki na... I widzisz, o tutaj. Nie on się zawsze wypala przez mniej więcej stówie, nie? W tak. BMK. Tak. Jak bo on tak jak jest tak świeżo położony, to ma inny kolor. I później jak się, wiesz, nabierze temperatury, to się taki robi i się łuszczy. Bo nawet widzisz, pompa ABS-u jest też pomalowana i często też zbiorniczki, wszystko. Słuchaj, i teraz zobacz. Fura jest jakby, wydaje mi się, fajna. Auto, zależy mi na tym, żebyś zrobił mi w nim taki przegląd samochodu, który jest takim kompleksowym przeglądem auta, które mnóstwo lat stało. Bo to jest egzemplarz, który jest jakby fajny, w super stanie, ale on jest po bardzo długim postoju. A sam o tym wiesz, że to nie jest tak, że to przychodzisz i dorobisz i dotykasz. Tarcze no to jak? Nawet widać. Nawet tarcze to szczerze to są do przetoczenia, bo nie mają rantów. Mają tylko takie zużycie po prostu, wiesz. Przez to, że nie było użytkowanych, tak. Że gdzieś stał czy coś. No. Ja wiesz, one były absolutnie zardzewiałe, jak ja wyjeżdżałem z muzeum. Wiesz, one... I tutaj zobacz, ta tarcza nie ma, absolutnie nie ma rantów. Także ja bym je oddał do przetoczenia, bo w ogóle też jest, bo to jest E30, prawda? Hamulce są E30. Tak, i też do E30 jest już problem zamówić w ogóle. Tak, naprawdę? Tak, naprawdę, to nie jest takie, wiesz, chyba że Mikoda gdzieś tam Polska robi, nie? Ale generalnie ja bym te oryginalne tarcze przetoczył i one będą bardzo długo służyć. Zresztą sam wiesz, że te stare rzeczy są niejednokrotnie lepsze niż nowe, nie? Jak widzisz, tu masz jakieś mnóstwo kabli, które jest od tych japońskich, no, takich tam jakieś dziwnych urządzeń, tak. Tam. Krystyna mówi, czy jak to się mówi, tak? Nie, Krystyna? To ona całe szczęście się nie Krystyna się nie odzywa jak odpalasz. Bo słuchajcie, w japońskich samochodach, ci, którzy nie wiedzą, to w japońskich samochodach jest tak, że jak odpalasz,
odpalasz, to one najczęściej... Takie dzień dobry czy coś. To jest chyba opłata autostradowa, czy jakieś tam opłaty drogowe, które... I ludzie, którzy sprowadzają z Japonii, mówią, że to Krystyna. Krystyna. No więc Krystyny nie ma. Ale kabelki zostały. Ogarniesz się? No pewnie, nie mam problemu. Możemy jeszcze wjechać w ogóle, jakbyś chciał zobaczyć od spodu. No to dawaj. To wjeżdżamy od razu. Chętnie. To jest mistrzostwo świata. Prawda? Tak, to mi się podoba. Można uszyć samochód do wjeżdżania na podnośnik? Tak, zobacz. Można? Można, nie? Cześć. Dobra, Kamil, zobacz jak tam... O! Też olej w skrzyni, będzie trzeba zrobić takie rzeczy, nie? Na 100%. No, bo to wiesz. Ty musisz sam określić i mi powiedzieć, co jest, wiesz, to... Ale te biegi to precyzyjnie wchodzą. Nie, bo to jest... To jest naprawdę, jest, wiesz, on tak wygląda, taki trochę nie, jest, ona jest zaniedbany. Ona jest to. Zapuszczona, bo stała, tak. Natomiast na 100% jest furą, która ma... No to cofnę i dawaj deseczki. A co, żeby jednak wyżej stała, tak? Tak, bo żeby nie uszkodzić progów, nie? Ładnie chodzi, bardzo ładniej chodzi, niż jak wyjeżdżałem z muzeum. Czyli się już tam ponapełniał potem. Zresztą ja zawory przejrzę, bo tam regulacje są, nie? Ale powiem ci, że odważny jesteś. Czemu? Ręczny? Odpuścił, wow! Ja zawsze, ja nigdy nie jestem pewien, wiesz, tego. A ja mówię, o co ci chodzi? Ręczne? Po tylu latach stania? Wiecie, jak to jest, jak samochód po tylu latach stania i gdzie jakby wchodzisz do niego i ruszasz, to ja mam takie przyzwyczajenie, nie ruszamy ręcznego, bo stanie zaraz na linkach, gdzieś się zapiecze. Znaczy, wiesz co, najgorsze są te zaciski, które są gdzieś tam, nie wiem, w innych markach. Gdzie zacisk, wiesz, w innych markach. Fan BMW. Najgorsze są te w innych markach. Bo BMW jest very good, nie? Nie, bo a w Mercedesie? Jest tak samo. Myślałem, że już możemy napuścić go na wojnę jest... z Piotkiem. Tak, bo tu są, wiesz, bębno szczęki. I powiem ci, że ja nie spotkałem się w BMW ten, no bo ty jeździsz różnymi autami, no. Rzeczywiście może tak być. I wiesz, na przykład w Japończykach jest na zacisku i tam sprężyna nie odpuszcza. W Mini też tak jest i wtedy rzeczywiście potrafi stanąć. Wiesz, tak naprawdę trzeba byłoby spróbować pewnie przesmarować mu no ten, tak. Wiesz, układ cały od drzwi. On działa, ale wiesz jak to jest, no to jest na takim pasku z tego, co widziałem. O, ale na dół idzie jak szalony. Jak Kamil? Kurde, super. Okej. O, tu pewnie jest jakiś tam luzik, no coś tam, nie? Dobra. Dobra, wysiadam. O kurde. No nie, no. Telefon? Patrz, wypadł mi telefon przy wysiadaniu. A powiedz mi, widziałem bardzo dużo, jak oglądałem jakieś materiały w internecie, że te światła faktycznie często parują w Z1-kach. To jest taka charakterystyka? Znaczy, wiesz co, to się, no, zjawisko skraplania, tak, zmiany temperatury, dlatego tak się dzieje. Może to nie pochodzi. Jest, że one są nieszczelne. Myślę, że ten, że to... Bo ja już dzisiaj go tu zostawię na noc, więc zobaczymy sobie jutro. Niech on odtaje, o. Zaraz go podniesiemy. A, już Kamil, przygotowałeś wszystko, super. Dobra, to jedziemy w górę. Już jestem sam śliczną ciekaw właśnie. Ona ma linię. Tak, nie linia, ona jest w ogóle ponadczasowa, nie? Ona jest jak E30M z tymi poszerzeniami, tak. Tutaj, wiesz, i z boku. I szczerze nawet się za bardzo nie zestarzał, nie? Tak. Zresztą teraz wracają zresztą, lata wiesz, 90. No, zobacz, no tak, teraz nowe auta takie są, nie? A to już kiedyś ktoś wymyślił. Ej, patrz, amorki automanowe. Nie, to w ogóle są, nie, to są jakieś... nie, BMW oryginał. Bogie robiło i rzeczywiście zobacz, jest znaczek BMW. Tak. I Bogie. Nie? To jest oryginalny amortyzator. O, widzisz, on w ogóle tu jest na Unibolu, nie? Zobacz. Mhm. To Kamil, jak jesteśmy, to weź poruszaj od razu tutaj kołem. O, widzisz, mówiłem, ABS nie działa, by trzeba to przejrzeć, bo tu otulina cała zeszła. O, także takie tego typu rzeczy. Zresztą zobacz, jaki tu jest wahacz. We 30 wiesz co jest. No jest dobra, belka, tak, nie? No właśnie, bo tu jest. A tutaj jest ma wielowahaczowy normalnie regulację. Przód jest
O, tam coś chodzi na Tule. O, na Tule i chodzi. Progowa. Progowa będzie do wymiany. Widzisz, jak chodzi? Dobra, Kamil, to tyle. Ten, w zbiorniku paliwa zawiesił się chyba pływak. Znaczy, wiesz, co może być? Albo na zegarze nie działa po prostu. Nie, on jest tutaj w zbiorniku, ten do poziomu paliwa, on jest metalowy. Jeżeli było mało paliwa, to mogło zardzewieć. Paliwo wlałeś i pływak został na dole. No bo... Więc my go rozbierzemy i przeczyścimy. Na pewno, działa, on jest do naprawy, bo to jest, działa, bo to jest jeszcze tego typu samochód, że dużo rzeczy możesz rozebrać, wyczyścić, naprawić, nie? I będzie działać. Dobra, Kamil, dawaj tu teraz. I tu amortyzator tak samo, nawet nie jest wylany. No tak, tylko boję się, czy on ruszy, wiesz, no bo po tylu latach stania te tłoczyska też stoją. Też tak chodzi. Znaczy, wiesz, może być tak, że jak zaczniesz jeździć, to się wyleją, nie? Trzeba się zastanowić. Ale masz jakiś zestaw. Tak, bo będziemy kombinować. Ja bym wiesz, co zrobił przede wszystkim. Ona jest skonstruowana na początek lat 90., kiedy drogi były zupełnie inne i wszystko troszkę inaczej wyglądało. No tak. Ja bym pierwsze, co zrobił, to jest to, co robię na przykład w R31. Aha. Obniżamy o 2 cm. Żeby też takiego nabrał smaku bardziej fajnego. A poza tym ona się zupełnie inaczej prowadzi. No tak, będzie od razu inaczej. Nie? Ja to wiem, jak w rekinach na przykład, na tych normalnych, normalnym zawieszeniu. Nie pojedziesz tak szybko jak na tym, jak obniżysz go tam 2 cm. Ja bym postawił go na zawiasie jakimś troszkę bardziej sportowym, na innej sprężynie, żeby go posadzić. Przód jest, wiesz, łatwy, bo to jest R30, a tył tutaj to była jakaś też kombinatoryka. Tak, tył to jest jakaś kombinatoryka. O, widzisz, tutaj już, o, widzisz? Okay. Także z tym będzie trzeba zrobić porządek. O, widzisz, to wszystko, o. Tak, to się rozpada. No, ale to normalne, nie? Ty, w jakim ona ładnym stanie jest. No tutaj to jest, zobacz. Zobacz. Zobacz, jak to wygląda. No to wiadomo, nie? Łączniczki, nawet to jest w niezłym, bo normalnie tutaj to jest zawsze spękane. Wiesz. Super. Okay. Nie, no tak jest super, nie? No i tutaj są wkłady amortyzatorów, nie? Czyli trzeba całą kolumnę wyjąć, odkręcasz, wyjmujesz wkład i wkładasz nowy, nie? Dobra, Adam, zostawiam Cię. No, ale to w tym to będziemy wszystko wiedzieć. I... A opony muszą być kwadratowe, bo są plastikowe. Tak, jakby są stare jak świat. Tak. Powiedz mi, o co chodzi z tym? Bo bardzo, jakby dlaczego ona ma tutaj trójkolor? Czy to jest ktoś, to ktoś sobie, sobie pomalował? To oryginalnie nigdy nie było. To jest to ktoś sobie pomalował. Okej. Okay. To taka moda. No bo widzę, że jakby na ulicy zresztą dużo ludzi sobie maluje. Tak, to, nawet mogę Ci pokazać, też stoi u nas taki samochód F11. No. To jest taki, wiesz, to warto kiedyś zobacz, w jakim stanie chłodnica jest. Widzisz? No, ale to właśnie widać kilometry, które się przejechało, że tych kilometrów było naprawdę bardzo mało w nim. Wycieków żadnych nie widzę. A jest jakiś tam, jest wyciek tutaj. Wiesz, podejrzewam, tak, ale to sobie zobaczymy. Że jak ona chwilę pochodzi też. Tak, to sobie na spokojnie zobaczymy, to nie? To też się pojawiają jakieś rzeczy. I zobacz sobie tuleje wahacza, ale są takie... Tuleje wahacza, a. Tak, no to wiadomo, będzie trzeba wymienić. Takie okienko rewizyjne. No w ogóle, widziałeś takie okienko rewizyjne? To jest niesamowite, nie? W ogóle oryginalna jeszcze osłona, jedna, druga, trzecia. Kurde, super. Widać, że gdzieś tam ktoś zahaczył, także też wyprostujemy. Ty, no to jest samochód, który jeździł. No wiesz, tak, no to nie stał. A nie? Z drugiej strony to jest 89 rok. To jest pierwsza seria. No właśnie, to już też swoje lata ma, nie? Dobra, Adam, zostawiam Ci. Dobra, no dawaj, nie ma co gadać. I tyle, dokładnie. Także... Dawaj znać, jestem ciekaw tego. Dobra. Opony i tak na pewno będziemy musieli kombinować, tak? No to nie problem. W dzisiejszych czasach, nie? W latach 90. się jeździło na dębicy cały rok. No tak, ale Jezus, mam nadzieję, że nie jesteś z tego grona. Nie, panie, nie, po co mi zimówki, jak kiedyś nie, to się polonezem jeździło przez cały rok. Nie, ja to normalnie mam zimówki, mam letnie, daj spokój. Mam nadzieję. Nie, co ty, jak... A na, wiesz, nie, znaczy jeździsz w sporcie, jeździsz sportowo, no tak, wiesz, ale, co to znaczy charakterystyka. Wiesz, ale jak ktoś jeździ XM5 i się pyta, panie Adamie, czy mogę założyć wielosezonę, no to... No wiem. No. A może jeszcze M-ką XM? Tak. No dobra, ale to jest bardzo fajny samochód i taki do odszczurzenia. Do odszczurzenia jest świetne, prawda? Tak. No naprawdę, a wiesz, a te rzeczy plastikowe... A to się naprawi w ogóle. Ja to tak jak mówię, to się łatwiej naprawi niż metalowe. No. Pamiętaj, w popielniczce leży ten fragment. Ten fragment, żeby... Dobra, okej. Okay. Którego brakuje. No, na Superglue.
Żartuję oczywiście. Ale ten wydech jest nowy zupełnie. No wydech w ogóle wygląda jakby, wiesz, on właśnie, powiem tak, pracuje, silnik bardzo ładnie pracuje i też bardzo ładnie brzmi, dzięki temu, ale że ten on wydech jest nowy zupełnie. No on wygląda jak nowy, nie? Zobacz, tu nawet ktoś wymienia, nie, jest pęknięty, ale to też wymienia, ale wygląda jak nowy, nie? Tak. Ten wieszak, ale jest do wymiany, jest pęknięty. Dobra, ja sobie go przejrzę, co tam będzie trzeba, zrobimy i tyle, nie? I gites. A za